Aleja Wielkiej Wyspy, czyli obwodnica śródmiejska Wrocławia, właśnie powstaje, a ja dla was ją pokażę. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć, Tomek Wznosz. I zapraszam was teraz na kolejny materiał z Okiem Wznosza. Znajdujemy się bezpośrednio we Wrocławiu, nad Aleją Armii Krajowej. Tutaj w tym miejscu łączy się i właściwie przechodzi w Aleję Wielkiej Wyspy, która jest tytułem dzisiejszego odcinka. Obydwie te ulice są częścią obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, która będzie mieć docelowo 25 km długości. Aktualnie jest już wybudowana 17 km i co ważne, ona jest oczywiście jako obwodnica śródmiejska w odległości od 3 do 5,5 km od rynku. W ten sposób to jest droga łącząca różne osiedla we Wrocławiu pomiędzy sobą. Nie jest to do ruchu tranzytowego. Ruch tranzytowy jeździ po autostradzie, która jest wybudowana dookoła Wrocławia. I w ten sposób te dwie drogi, choć obydwie mają w nazwie obwodnica, całkowicie mają zupełnie inne role, bo jedna jest do ruchu lokalnego, a druga do ruchu krajowego. Co ważne, cały ten węzeł, który w tym momencie widzicie, jest bardzo ładny, bezkolizyjny. Sam sygnał jest świetny, ale nie duży. Jednakże nie ma całkowicie jednego skrętu, o którym powiem później, który będzie dosyć mocno korkować i utrudniać ruch, właśnie jadąc z Wielkiej Wyspy w kierunku południa Wrocławia. Tak to w tym miejscu się prezentuje i ogólnie zwróćcie uwagę, jak będziemy lecieć, że tutaj dosyć dużo jest ciekawych obiektów i całkiem malownicze są te rejony. A po jednej i po drugiej stronie tej ulicy będą ciągi, będzie droga rowerowa, jak i również będą chodniki. I właśnie przejechaliśmy nad mostem na Wilczym Kącie. Jest to ciekawy most, o którym mogę wam w sumie trochę więcej powiedzieć informacji. Most na Wilczym Kącie jest nad Oławą, rzeką Oławą i ma długość ponad 350 metrów. W ten sposób się tutaj prezentuje. Jak widzicie, całkiem ładny mostek. Jest oczywiście z jednym pasem w każdym kierunku dla samochodów. Ścieżki rowerowe są, jak i również chodniki po jednej i po drugiej stronie ulicy. No i bym powiedział, że całkiem ładna konstrukcja, całkiem ładnie się prezentuje. I aktualnie właśnie na nim trwały podczas mojego nagrywania w lipcu próby obciążeniowe na tym obiekcie mostowym. Można to właśnie tutaj zobaczyć poprzez wypchane tutaj pojazdy odpowiednią ilością piasku, które wcześniej były ważone i następnie jest wszystko sprawdzone, czy aby na pewno nic się nie dzieje z całą konstrukcją. No i tak właśnie to było realizowane w tym miejscu, więc skoro już próby obciążeniowe, to oznacza, że może niedługo to otwieramy. No, nie rozpędzajmy się aż tak daleko, bo sama obwodnica, właściwie sama Aleja Wielkiej Wyspy będzie oddana dopiero pod koniec tego roku. Natomiast kolejny przystanek i kolejna ślepa ulica, takich tu parę będzie, właśnie po lewej stronie. W przyszłości stąd będzie można zjechać właśnie na te obszary, które są w okolicy. Na razie trzeba się tylko i wyłącznie zadowolić przystankiem autobusowym, który co prawda oczywiście będzie obsługiwać te rejony, ale jest tylko i wyłącznie przystankiem autobusowym z ekranami akustycznymi, aby ochronić zieleń i przyrodę, bo takie tutaj były zalecenia, jeżeli chodzi o decyzję środowiskową. Natomiast nie będzie to całkowicie w tym miejscu zjazdu dla samochodów na dolną ulicę, więc to jest oczywiście na minus. W przyszłości może to powstanie, na razie nawet nie widziałem projektów na OpenStreetMap, żeby coś takiego powstało w najbliższym czasie, więc no cóż. Następnie mamy kolejny most, chociaż na razie widzimy most podwieszany dla rur, a właściwie dla rurociągu. To się bardzo ładnie prezentuje, ale z góry mówię, nie, po nim nie wolno chodzić na piechotę. Nie jest całkowicie dla pieszych. W Wrocławiu jest dużo mostów, a właściwie kładek przez samą Odrę, natomiast ten nie jest całkowicie dostępny dla pieszych. Natomiast sam most, który przed chwilą widzieliście, nazywa się jako Most Olimpijski. Dokładnie w tym miejscu widzicie, jest też tutaj pochylnia na wał z jednej strony. Most Olimpijski jest nad Odrą, jest o długości około 700 metrów i co ważne, został połączony w jedną całość w lipcu zeszłego roku, czyli w 2022 roku. Możecie też zwrócić uwagę, że są takie miejsca, gdzie po prostu występują poza samą konstrukcję mostu, a tego, aby po prostu mieszkańcy czy też użytkownicy mostu, chodzący na piechotę lub jeżdżący rowerem, mogli się w tych różnych miejscach zatrzymać, popodziwiać przyrodę, naturę czy po prostu Odrę lub Oławę. W ten sposób są takie punkty widokowe zrealizowane na całej konstrukcji mostowej i bym powiedział, że to jest raczej strzał w dziesiątkę, bo całkiem ładnie się tutaj to wszystko będzie prezentować. Co prawda już niektórzy kierowcy może nawet się przejechali tędy, bo w ostatnich dniach Google Maps kierował na tą trasę, mówiąc, że już na Aleję Wielkiej Wyspy można dojechać, że można właśnie Aleją Wielkiej Wyspy dojechać do Wielkiej Wyspy.
Oczywiście trasa cały czas jest nieoddana do użytku i na szczęście ten błąd został już usunięty z Google Maps, ale to tylko kolejny powód, żeby nie korzystać z tych map, tylko korzystać właśnie z OpenStreetMap. Natomiast wracając do meritum, które w tym miejscu widzimy i obserwujemy, to całkiem ładnie to się prezentuje na tle całego Wrocławia. I przejdźmy sobie do kolejnego aspektu, czyli oczywiście skrzyżowania w tym miejscu, które łączy się z trasą tramwajową. Co prawda trasa tramwajowa całkowicie przecina tą inwestycję i nie łączy się, co według mnie na minus, według mnie na całej obwodnicy śródmiejskiej, czy to we Warszawie, czy we Wrocławiu, powinna być trasa tramwajowa, aby po prostu połączyć różne dzielnice czy osiedla, tak jak tutaj to jest, między sobą. Tutaj też mogę powiedzieć od razu, że w ramach takiej ciekawostki, nie wiem czy wiecie, kiedyś dzielnice były we Wrocławiu, ale zostały usunięte i zastąpione przez osiedla. Też po prostu wtedy się pozmieniały różne układy dzielnic, właśnie dzielnice się zmieniły w osiedla, a osiedla też się podzieliły trochę bardziej i to się całkiem mocno zmieniło. Czemu tak to dokładnie wygląda, to już zachęcam was do zgłębienia historii Wrocławia. Natomiast jest to taka ciekawostka, że aktualnie to się trochę zmieniło. Dlatego tutaj też wszędzie, gdzie macie opisy miejsc, ja piszę osiedla, a nie dzielnice, tak jak w Warszawie, no bo po prostu to wygląda trochę inaczej. Może teraz powiem trochę o samej trasie, bo sama trasa, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest całkiem długa, właściwie nie powiedziałam wam jeszcze, cała długość trasy Alei Wielkiej Wyspy to jest 3,4 km, chodniki to jest 12,6 km, ścieżki towarowe to jest ponad 5 km, koszt całej inwestycji to jest 234 milionów złotych netto. Co ważne, sama inwestycja jest już gotowa mniej więcej w 80%. Lecimy teraz na te odcinki, który został już oddany w maju tego roku. Tutaj krótki odcinek, co prawda, ale on jest niezbędny, aby po prostu utrzymać w tym miejscu ruch, czy to dla autobusów i komunikacji miejskiej, czy to też po prostu dla samochodów, aby mogły dojechać w ulicę Mickiewicza, do której za chwilę dolecimy. Natomiast pomijając te fragmenty, też warto zaznaczyć, że sama inwestycja miała podpisaną umowę we wrześniu 2020 roku. Rozpoczęły się prace na budowie w grudniu 2020 roku. Ukończenie jest planowane na koniec tego roku, właściwie na czwarty kwartał 2023. Sama budowa miała trwać 26 miesięcy, bez miesięcy zimowych i chyba właściwie im się to tak całkiem bym powiedział, że uda. Też przy okazji widzimy kolejny aspekt, właściwie kolejne miejsce, gdzie jeszcze trochę miejsca do przebudowy pozostało, bo tutaj cały zespół przystankowy tramwajowy ma zmienić na swój wygląd. Tak, mają być nowe chodniki, nowe przejście dla pieszych, nowa sygnalizacja świetna. To w tym wszystkim, to w tym całym miejscu jeszcze nie zostało zrealizowane. Można skręcić aktualnie w Mickiewicza tylko w prawo, nie można skręcić w lewo. Właśnie to jest fragment, który jest aktualnie przebudowany i dlatego też została oddana do użytku, chociaż po części, Aleja Wielkiej Wyspy właśnie w tym miejscu. Dalej lecimy oczywiście nad Podadawskiego, gdzie wzdłuż tej trasy jest i pętla tramwajowa, i linia tramwajowa oraz rondo, które właśnie w tym miejscu widzicie. No natomiast do tego miejsca już sama Aleja Wielkiej Wyspy nie jest budowana, tylko taką ciekawostkę chciałem pokazać. Tutaj jest mniej więcej ta pętla, teraz możecie ją zaobserwować tam na dole pod drzewami. No są to oczywiście widoczne. Wracając do samej inwestycji, skrzyżowanie właśnie Adama Mickiewicza i Alei Wielkiej Wyspy i Podadawskiego, które teraz widzicie na dolnej części ekranu, będzie oddane do użytku również z krańcem mniej więcej tej inwestycji, to znaczy mają być oddane te skrzyżowania w czwartym kwartale 2023 roku. Więc całkiem niedługo. Co do samej inwestycji i zaawansowania budowy, możecie zaobserwować, że mniej więcej wszędzie już mamy czy to nową nawierzchnię asfaltową, czy przygotowanie. Konstrukcje mostowe już właściwie są gotowe. No i co ważniejsze, chodniki i ścieżki rowerowe mniej więcej też już są widoczne po jednej czy po drugiej stronie. Są całkowicie niedostępne w tym miejscu, na przykład jest niedostępne, ja zostałem skrzyczone za to, że się zatrzymałem właśnie tutaj na chodniku, żeby polatać, bo jeszcze to jest plac budowy, więc oczywiście w tym miejscu nie można korzystać z chodników, tylko i wyłącznie można korzystać z drogi dla samochodów, co dosyć ciekawe jest. Natomiast tak to faktycznie wyglądało jeszcze w lipcu. Są przystanki autobusowe mniej więcej już wszędzie, gdzie powinny być, ale jeszcze nie wszystkie funkcjonują w 100%. No i jak widać, jeszcze te chodniki i ścieżki rowerowe nie mają ani ostatniej warstwy asfaltu, a właściwie nawet pierwszej warstwy asfaltu, więc to wszystko jeszcze w tym miejscu powstaje. Tu oczywiście jest kolejne skrzyżowanie z trasą tramwajową i tak jak mówiłem wcześniej, według mnie na całej Alei Wielkiej Wyspy, a właściwie na całej obwodnicy śródmiejskiej, czy to we Wrocławiu, czy w Warszawie, powinna być trasa tramwajowa, która by po prostu łączyła pomiędzy sobą czy to dzielnice, czy to osiedla, tak aby po prostu
Komunikacja miejska nie była tylko i wyłącznie do centrum miasta, ale również pomiędzy dzielnicami, bo to też jest ważny element. Tutaj za chwilę zobaczycie kolejny element, który jest niepodpisany całkowicie. Znaczy widzieliście przed chwilą, który jest niepodpisany. Tam był przystanek autobusowy, który mogliście zobaczyć zatoczkami. Ja go nie podpisałem, ponieważ nie wiem jeszcze, jaką będzie mieć nazwę ostatecznie, ale on tutaj faktycznie też powstaje i tam będzie z tymi zatoczkami. Następnie mamy ponownie właśnie Most Olimpijski, gdzie bardzo dobrze widać te miejsca turystyczne, gdzie będzie można wychodzić sobie robić na przykład ładne zdjęcie, czy po prostu podziwiać te wszystkie rejony. I z ciekawostek może jeszcze powiem wam, że sama ta inwestycja była planowana jeszcze przed II wojną światową przez Niemców, kiedy to były ich rejony. Takie te plany były dosyć odległe. Ostatecznie w końcu ta trasa powstaje. Pierwotnie to miała być duża część obwodnicy po dwa pasy w każdym kierunku. Ostatecznie, jak widzicie, powstało to dużo mniejsza trasa, po jednym pasie w każdym kierunku, ze zjazdami, które na razie są jeszcze ślepe, jak właśnie w tym miejscu widzicie. I też w ramach ciekawostek mogę powiedzieć, że powstały przejścia dla zwierząt pod całą trasą, tak by można było na spokojnie tędy przechodzić. No i tak mniej więcej to wszystko w tym wygląda. Natomiast teraz powiem o dwóch mankamentach tejże inwestycji. Trzech. Pierwszą już widzieliście, czyli oczywiście brak połączenia w tym miejscu z ulicą Międzyrzecką. To jest rzeczywiście na minus pomiędzy tymi dwoma mostami. Tam tego połączenia nie ma. Jak i również kolejny minus to jest oczywiście tutaj rozszerza się ulica, jak widzicie. Powinien być tutaj prawo, skręt bezpośrednio w ulicę Wilczą. Na razie się kończy ślepo i tylko i wyłącznie jest to część już dla pieszych i rowerzystów. Według mnie to też powinny być połączone w jedną całość, aby w tym miejscu był zjazd, bo ten zjazd by tu się przydał, bo aktualnie jak lecimy właśnie z tego kierunku od Wielkiej Wyspy, na Alei Wielkiej Wyspy, to, że skręcicie tutaj w lewo, nie oznacza, że skręcicie w lewo bezpośrednio w ulicę Krakowską. To znaczy, nie możecie tutaj skręcić w lewo w kierunku południowym Wrocławia. Nie ma aktualnie możliwości takiego skrętu. Trzeba pojechać dalej prosto, tak jak pokazuje kamera, zawrócić i dopiero skręcić w prawo. Aktualnie węzeł został tak zbudowany, że co prawda są sygnalizacje świetne, to nie ma jakiejkolwiek możliwości skręcania w południową część ulicy Krakowskiej, co jest oczywiście na duży minus. A teraz przesłanie ode mnie bezpośrednio z Wrocławia Głównego. Właśnie obejrzeliście film z okiem Awizynosza, który był realizowany we Wrocławiu, zgodnie z waszymi głosami w poprzednim sondażu Mniejsze z tym. A gdzie pojadę w kolejnym miesiącu? Gdzie się pojawi okiem Awizynosza? W sierpniu. Piszcie w komentarzach, a ja wybiorę najciekawsze propozycje, najciekawsze miasta, a później będziecie wygłosować w sondażu Mniejsze z tym na karcie społeczności. Obserwujcie i piszcie. Do zobaczenia. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Piszcie w komentarzach na dniach, prawdopodobnie jutro pojawi się właśnie ten sondaż. Co ważne, z ciekawostek mogę powiedzieć, że ta aleja Wielkiej Wyspy łączy naprawdę potrzebne miejsca, bo tak jak właśnie osiedla Biskupin, Semplno, Dąbie, Barsztownice ma łącznie populację w stan 2022 roku na ponad 19 tysięcy mieszkańców. To oczywiście w tym miejscu po prostu potrzebna jest duża trasa, aby te osoby mogły się przemieszczać pomiędzy dzielnicami, a właściwie pomiędzy osiedlami. Tymczasem jeśli taki materiał wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z okiem Awizynosza będzie jeden z Warszawy, z atrakcji, która jest kolejką grawitacyjną w Warszawie, a następnie kolejny materiał spoza Warszawy, czyli polecimy tam, gdzie wybierzecie to w sondażu Mniejsze z tym. Zachęcam więc was do pisania w komentarzach, gdzie powinniśmy się pojawić i dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o Alei Wielkiej Wyspy. Cześć!